Sławomir Mentzen złożył oświadczenie majątkowe. Z ciekawostek, jak widać, można takie oświadczenie wypełnić na komputerze, a nie pisemnie, że nie można nic rozczytać. Tu widzimy wszystko. Pan Mentzen posiada aż 33 bitcoiny. O wartości około 5 milionów złotych. Wiadomo, ta cena codziennie się zmienia. A tu na przykład oświadczenie majątkowe pana Brauna. Na pierwszy rzut oka pan Grzegorz tak napisał, że nic nie widać, ale jak się przyjrzymy, to nawet można rozczytać. Z tytułu wykonywania mandatu posła w roku podatkowym 2022 i tak dalej. W sumie to z tytułu posła nie zarobił jakoś dużo, bo niecałe 67 tysięcy złotych. No i dalsza część to w jego stylu. Z pozostałej części uposażenia i całości tak zwanych diet byłem systematycznie okradany przez prezydium Sejmu. I tu łączna suma ponad 27 tysięcy złotych. Pewnie jakieś kary podczas obrad, gdzie zachowywał się w niestosowny sposób. Może mi to jest łatwiej rozczytać, no bo jestem farmaceutą i tych recept kiedyś dużo czytałem. A teraz tylko elektroniczne, no prawie tylko.